No patrzcie. Biorą? Chyba biorą głupiki. Our destination is the inner chamber of Edo Castle. Outside of my lady and her maid servants, only a trusted few are admitted entrance. I'll lead the way. You follow. Good to go? No ja jestem zaufany dla wszystkich. Wszyscy mnie tutaj lubią w tej grze. Then let's go. As for you, no falling behind, all right? Right! Za kogo ta się uważa, to ja nie wiem. Ona do każdego questa się wtrynia. Pani. Nie rób jajców, pani. O, jesteśmy. The individual we are to protect works to broker peace between the shogunate and its rivals. But many of the shogun's vassals would prefer discord. Speak of the devil. Oi! What are you doing there? If you mean ill, you'd best prepare yourself. We need her ladyship to behave herself. Gotujcie się! O, tu jest jakaś oguri. Jakaś pani. Włada mieczem. Super elegancko. Może nas porobić, dlaczego nie? Żeśmy nie dostosowali techniki. To jest nasz błąd. Dobra, mamy to. Oczywiście, że nie koniec. Jeszcze pomocnicy przyszli. Dobra, tableteczka na ból głowy. Dobranoc. Wszyscy cali? Tak. Z naszych tak. I've got to say, I'm impressed. But then I should expect as much from a friend of Ryoma. I'm sure you two have covered each other's back like this countless times, right? Good work. I am certain I shall be safe in your hands. And you are no slouch either. Please, accept my gratitude. Sana to mistrzyni sztuk walki. You see, I have a mission that needs accomplishing. That said, I unfortunately don't have what it takes to defend myself. What an awful world we live in. To defend myself. Co? I'd like to request a rematch. What do you say? I feel like it will clear up some things for me. Questions I've had on my mind for a while now. Anyways, stop by the dojo after you are finished here. I'll be waiting for you. No tak, co jadki. Kto by się spodziewał? Rozjaśniło jej się coś. O! Sana Chiba! Wstawaj! But I really do want a rematch with you. Ever since the incident with Ryoma, I've been thinking about his ambitions and everything he is capable of. And how small my own dreams must appear in comparison. Perhaps you're right. But still, I can't stop thinking about it. Anyways, hearing the princess talk, I felt a spark inside of me. A sense of what I want to do with my life, or what I ought to be doing. I'd like to explore this further. Will you help me do that?
Czyli chcesz jatki, tak? So, you want to play tough, is that it? Well, I wouldn't get too comfortable if I were you. Don't go easy on me now. I want you to give me all you've got. I won't hold back either. Now, let's have it. Jatka. Ja nie zgrywam twardziela, ja jestem twardzielem. Patrzcie, jaki atak. Kurde, niestety ma bardzo łatwe do przewidzenia ataki. Sana ciba. Dawaj, dawaj. Potrafisz lepiej walczyć. Super. Trzy szybkie. Ale jazda. Oj. Kurde, wszystko się udało. Niedobrze. Piguły. No i co teraz, pani? Co teraz? Jakie kolejne kroki w życiu? Incredible. It looks like you win again. It's strange, but I feel oddly refreshed. You know, ever since our visit to Yoshiwara, I've come to realize something. The reason Ryoma stopped showing up at the dojo. For him, swordplay isn't everything in life. It's simply a means to bettering society, not an end in itself. Meanwhile, look at me, in my own world, training obsessively. It's no wonder his feelings changed. No tarczywa przecież byłaś, no. No. My admiration for him has not wavered. I'd like to be the kind of person who can carry out another's dream. Even a small part of it. Like you, I suppose. Besides, I think I found my purpose. I'd like to teach women the art of self-defense. After all, the dangers I've encountered recently can be found around any corner. I wish I could help build a society free from such dangers in the first place. But perhaps that's a dream for later. No, no i teraz fajnie. Bo tak właśnie ona nie wiedziała, o co jej chodzi, a teraz coś tam z sensem mówiła. Thank you. Your words give me strength. Now that I've found my purpose, I beg you to look out for me. Say, how about we start training together? Sparring with someone who lacks a definite style is sure to push me to new heights. Besides, I feel like I might discover another side of myself. I only hope we can continue to spend time together. Ja mam styl trzeźwego Ronina. Dobra. Nawałnica jest. Demonicznej piękności. Piękna sprawa. Kimono. I co teraz? Teraz jeszcze mamy chyba z księżniczką jeden quest, nie? Chyba tak. I później już finał. No ale tu te takie poboczne historie są niezłe. Wiadomo, że to trzeba tak przez palce oglądać, bo to ogólnie te dialogi to beka niezła, ale chyba musimy zgłębić więzi. O, Katsu. Spróbujemy jeszcze tutaj zgłębić te więzi. Z księżniczką, z panią księżniczką. O, psi pielgrzym wrócił. Względy z Saną Cibą? Nie, to dla Ryomy. Przechodzę do rzeczy.
Będę oferował pędzel i puder. Kurczę, może jeszcze? Jeszcze brakować, nie? No, nie ma lekko tutaj. O względy. Zawalczyć. Do prawdy. Nie. Dobra, to wiecie co? Jeszcze za chwilę tu przyjdę. I spróbujemy wyczyścić te kościki właśnie, żeby już tam przed finałem mieć prostą drogę, nie? No dobra, troszkę odczekałem. I zobaczymy. Bardzo miło się zrobiło, tak? No to się cieszę. Pora na herbatę. Forgive me. I was deep in thought about the letter concerning the shogunate's future. Despite everything that's happening, you don't appear troubled in the least. Do you not feel anxious? Nie, nie, zrobiliście taką wesołą atmosferę, że... You truly are a fascinating one. Would that I could be like you. Strong and unshakable. If only my princess were here right now. She has a way of lifting my spirits. Może ją poszukamy? Where? Oh, where indeed? She's taken off and disappeared. Now, this isn't the first time she's done this, so I have an inkling as to where she may be. I would have already gone to look for her myself, but I've been given an earful for the incident with Katsu and need to behave. If you were to accompany me on the search, however, it should serve to quell some of the complaints. So, will you come and find Princess Sato with me? Ta to jest niezła aparatka. Thank you. We make for Zojoji Temple. We'll take your horse, yes? It's been a while since we rode together. Nie, ale te względy to chyba do końca tam nie doszły, nie? Dostaliśmy grzebień. Księżniczko, dosiądź konia. Let's go. Jedziemy. Jedziemy do świątyni. O, opuszczam obszar. Oczywiście, że opuszczam obszar. Bo nie wiadomo, gdzie on jest. Chyba w tamtą stronę. Ale tutaj? No, te takie... Oporządzenie konia całkiem fajnie wygląda. Co nie? Roninie? Dobra, chyba. O, mówią. No, wtedy to było. To były czasy. Teraz to nie ma czasów. Zmiany. Trzeba coś robić. Nie no. Byśmy tylko jeździli na koniu, nie? Pani. Oj. Pali się. No przecież pali się. Dear me, this is really unexpected. Sorry, but... Tak, mogę ich przepędzić. Dziadów ponurych. A tu wejdę sobie? Wejdę. Dobry? Czy ktoś tu robi niepokój? Miało być tak spokojnie. Idę na obserwację. Przywódca zbirów. Chciał zadudnić w dzwon. No można? No? Coś tam dźwięczy. Przywódca zbirów. Który to? Który to? Wódz apaczów. Dobra, tu mi się nie podobasz. Nie podobasz mi się.
A ten jest mocny, tak? Posmarujemy tak, w ten sposób, trzy szybkie. Jeden strzał w łeb. Tym razem w klatkę. A oni są w klatkę. Dawaj, rzucimy panem. O drzewo. Dobra. Kto tu jeszcze się napatoczył? Ej, tam jest jakiś ogień, nie? Tam rozpalili sobie tego grilla? Gasić tego grilla! Pewnie jakiś kolega znowu. Nie. Przywódca zbirów, rzucimy go. Rewelacja. To pan to rzucasz. Nie szkoda panu? Nie, czyli to nie był. Przywódca zbirów. Mogą być jeszcze tam. Albo tu trzeba wejść do środka. Ciężko powiedzieć. Pani księżniczko! Gdzie tu się chowają takie szubrawce? No, a tutaj w sumie na górę coś. Dobra, spróbujemy tu na górę. Może tam przelecimy później. Dawaj, dawaj. Jakiś handlarz czarnorynkowy pewnie czeka. No ładnie. Ładnie tu. Ale tu nikogo nie ma. Nie, tu nikogo nie ma. Chociaż tam... O, patrzcie, tu jeszcze są. Ziup. I skok na główkę. No ty? Chyba żartujesz, co? Ty naprawdę tak? Chyba muszę go spacyfikować. Albo rzucę nim. Rzucę nim w kolegę. O nie. Dobra, super. Tam jest jakiś wódz podobno. To wy? Nie wyglądacie na wodzów. Zdecydowanie nie. Kurde, jeszcze by mnie zabił chłop. Tu już sobie wychodzimy. No tam może w tym pomieszczeniu głównym będą. Albo jeszcze tam można iść. Co wy gadacie? A, no to. Już wszystko wiadomo. Ten z karata walczy? Jednego mniej. Schował się za tarczą. Niezły. Niezły iloraz. Dobra, ty jesteś mocny, tak? Kolega. Słyszałem o tobie. Nazywasz się... Po co mi ta chata? Kurde, jeszcze żyje. Atak z góry. Oj, to ten... Ten główny rzeźnik to będzie mega mocny. Będzie miał... 3 punkty zdrowia. Okej. Naboje są. O, ładny. Imprezowicz. So you. Ua! Zastrzelimy go.
Pięknie. Tak. Nawet animacji nie było. It's over, I see. The ones causing a disturbance. What manner of people were they? Ciężko powiedzieć. Przeciwnicy szogunatu. Is that so? There's no help for it, I suppose. The people of Edo don't look favorably upon the shogunate. And we can hardly feign surprise. In the name of maintaining order, for long years, the shogunate has wronged the common folk of Quain, hoarding wealth and power. All's well if peace can be preserved in that way. And in that way, the Tokugawa managed to rule for over 200 years. But look at them now. They've been defeated and cornered and turned into enemies of the throne. Nothing lasts forever. No. 268 lat, nie? Rządził ten szogunat. Yes, of course. She'll be somewhere within the grounds. I did say this wasn't the first time. Did I not? I shall explain everything once we find her. Dobra, gdzieś na terenie. I trzy lokalizacje. Dobra, ja sobie dotknę sztandaru, ale oni się chyba nie odnowią, co? Gdzie będzie ten kiteł? Tu jest, ale to nie jest ten, nie? Tu jest kot, ale... Aha, opcjonalnie znajdź wszystkie koty. Tu jest jeden. Cześć, kiteł. This little kitty is cute indeed, but not as cute as my Princess Sato. Dobrze, dobrze, to nie jest ten. Raczej tam będzie na końcu. A tu, gdzie jest kiteł? Cześć, kiteł! You do know what Princess Sato looks like, don't you? She is unlike any other. Tak, jest trikolorkiem. A wy jak macie koty, to jakie macie właśnie umaszczenie? A, i tutaj jest! Tak myślałem. Tu właśnie to miejsce tak wyglądało, że będzie ważne. Is where my husband was laid to rest, you see. The shogun before the last, Lord Iesada Tokugawa. After his death, whenever I accomplished something, I would come here to offer a prayer. A clever girl that she is, Princess Sato understood this. And that's why she came here, ahead of me. Ale to elegancko. Księżniczka Sato. Yes. Until you appeared in the inner chamber, I had spent many a night agonizing over what I should do. I've come to believe that I was destined to write that letter. That the heavens themselves gave that task to me. Someone with ties to both Satsuma and the shogunate. You too must fulfill your own destiny. Whatever path you choose, know that I have faith in you. Dziękuję bardzo. Come now, let's dispense with the deference. If you've banished your doubts, that is all the things I need. Well, let's head back, the three of us. I expect everyone will be worried.
now that Princess Sato is home safe and sound, there is something that bears repeating. All of my hopes and resolve, I've committed to the letter. Please see that it serves its purpose, not only for the sake of Edo, but all of Japan. Go then. I shall be praying for your success. No ciekawe, czy będziemy mieli jakiś wpływ, nie? Czy tylko tak, powiedzmy, z naszą historią, bo tu raczej ta ogólna nie powinna się zmieniać. Obojętnie co wybieramy, jaką stronę. To co? Jesteśmy gotowi? Tak, jesteśmy gotowi. Tutaj można sobie powtórzyć, ale to już po drugiej stronie barykady. Zgłoś się do Katsu. No to zgłaszam się. Czyli tak, tu by trzeba sobie odpocząć. Zobaczę jeszcze statystyki i się widzimy. Kaishu Katsu! Sprawa jest. Saigo has sent word back that he's ready to negotiate. In truth, I already had high hopes. But you've still outdone yourself. Princess Atsuko, Saigo and I, we could never have achieved this, no matter how hard we tried. The fact that we've been able to come this far is all down to the bonds that you have forged. No widzisz. Dzięki tym więziom jestem kimś innym. O nie. To ciekawe, jak działają więzi. Indeed, they are. They have their upsides and their downsides. But you'll be glad of them in the end. Or so I believe. People might act like they're only looking out for themselves. But in truth, everyone is shaped by their bonds. I want to settle things between the shogunate and the new administration. We need less fighting and more talking. It won't be easy, but what choice is there? But I fear the Demon Claw Samurai is bound to intervene. That's why I want you there, to end this once and for all. Dobra, czyli moja sprawa, a wasza już innym torem, co? It's do or die for the both of us tonight. By the way, some of your acquaintances are hoping for a word with you. The negotiations with Saigo aren't set to begin just yet. I'm sure you have much to discuss, so I'll leave you be. Nie, ja już z każdym rozmawiałem. Po 10 razy. Pożegnaj się z grupą. Czyli my giniemy, tak? 15 osób. O, pani lekarka jest. I've come to see you in Ryoma's stead. I thought he'd want to know how you're doing. Ryoma called you his partner, right? Vexing as it is, I'm not sure I could measure up. I know he'll be watching over you. Till this wrong night ends. And a new dawn breaks. See you. Dzięki za miłe słowa. Do zobaczenia. Oh. Pani lekarko. Dzień dobry. Może randka? Think of all the lives that are lost so easily in war. But saving a life is a different matter. It requires real effort. I've tried everything to save my patients. So I know from experience. The miracles do not just happen. They are made to happen. A lot of people are looking for you for just such a miracle. So go out and do it. But make sure you come back safe. I może coś powie, nie? Nasz bohater. Rewolucjonista. Fukuza! Jules Brunet! A gdzie reszta? Orders have come from the homeland to withdraw from Japan. But I'm of no mind to live. I have found a way forward. After encountering the Shinsengumi, we formed the Dragon Corps, the battalion of my dreams. We'll depart soon,
and work to become the samurai of the new age. I trust you will follow your own path. Farewell. Farewell, good hunter. Fajne, to fajne. Właśnie takie historyczne aspekty, super. Hello, jak tam to lekarstwo? Katsu will go down in history for all he has achieved, I am sure. Truly, one's status and birth need not hinder one's potential. If we all had his capacity to make our dreams a reality, this country would be transformed. Don't you think? Imagine if we could all emulate his example. But I do not see why this should remain but a dream. No, I will make it so myself. No i tak będzie duża zmiana. I tak będzie duża zmiana. O, księżniczka. Tu jest jeszcze majster. Mamy się odprężyć. For delivering the letter to Saigo. Now everything's up to him and Katsu. If the fighting comes to Edo, my fate will be bound to that of the shogunate. But it won't come to that, will it? A new world is coming. One where those who gave their all for their country are rewarded. Saigo and Katsu too are united in this belief. No i pięknie. No my raczej będziemy się klepać. Tak to wygląda. Z naszą bliźniaczką. Obahia. A new battle is just breaking out. Not that of the Satsuma Choshu Alliance, but one of commerce. Soon, we'll be fending off merchants and traders from all over the world. I expect to have my hands full indeed. But that's still yet to come. You must conclude your own battle first. Leave the future to me, and give all you can to the here and now. Dziękuję, panie. Ale gdzie są nasi jeszcze? O, jest majster! Nie wierzę, majster przyszedł. Siemano! Bardzo mi miło. Najlepszy. As technology advances, it can be used to harm men and even stir up great wars. But a fact remains that it can be used to save men too. In the end, it is a tool, and we decide their use. I choose to trust in people, in their hearts, and so I continue my work. Speaking of which, I have a new invention in the works. Come on, have a gander once you are able to rest your sword. Ja coś po fabule dają. Do zobaczenia. Czyli po fabule odkrywają jakieś nowe elementy. Nie, mądrze powiedział. To jest tylko narzędzie. Don't fuss, just come. Aha. Ładnie, żeś się przebrał. Surprised to see me here. I wasn't going to simply lie still, no matter how grave my wounds. Can't go down in history as the shogun who ran away, can I now? I will be satisfied as long as Edo. No, this country doesn't go up in flames. I'm grateful to you for keeping that hope alive. I thank you. If I had been born of a lower station, how I would have liked to have journeyed with you, as Ronin, together. Best of luck. Thank you. Thank you, thank you. O, jeszcze tu jest ekipa. Proszę, proszę, pięknie. Hey. Ej. Ten żyje. Fajnie. My intuition as sharp as ever, eh? As someone who owes you his life, let me speak my piece. You survived this long. Don't waste it by dying now, understood? The mark of a true hero is that they live when they are supposed to and die when they are supposed to.
That's how we should aspire to be. Żyjemy, żyjemy, chłopie. Jeszcze do majstra muszę iść po nowe wynalazki. O. To jest jedyny z przeciwników? O. There are two sides to everything, light and shadow. We are of the kind who belong in the shadow. Not that I mind. There is work to be done in both worlds. I think I'm close to understanding why it is I risk my life. The blood we've shed in the shadows has been in the service of history. That's our true purpose. You must see it through. Dziękuję, że się wstawiasz. Panowie, wy jesteście osobno czy razem? We meet again. Razem. Tokugawa is responsible for the deaths of Master Shouin and Kusaka. I will never forgive him, but to forge a new nation, peace must be made. Indeed. We vowed to establish a government that will bring peace to this land. If bloodshed can be avoided, then I can think of no better outcome. But will our new country be everything Master Shouin hoped it would be? At this stage, I think that remains to be seen. Yamagata, let us forge a nation both sides can be proud of. That is what Master Shouin would have wanted. There's no need to worry. The sun will surely rise. Nowy świt. A, i to jest dwójka. Dobra, Katsura na koniec. It was a tough choice. But Saigo has decided to participate in the talks. It all came down to the letter you delivered from Princess Atsuko. A world in which those who fought for others get their just reward. In those words, Saigo and I both saw the shape this country should take. Far too many have died in order for us to get here. I pray what comes next will live up to both their hopes and ours. And that your efforts will be rewarded. By your leave. Miło. To on też się zgodził. I've been thinking about it for some time. Why do those who seek peace go to war? I don't have the answer. But I know you're always risking your life for a peaceful world. That much is painfully clear. Knowing that much, I can almost glimpse the answer. Come back safe, please. You have to. Nie ma problemu. Niech się bliźnie miecza boi. Oh, good to see you safe and sound. I thought I should catch up with you when I was checking on things in Edo. I have always chosen what I believe to be the best course. But I know many men have lost their lives because of my choices. I want to help make a world where all can see their deaths were not in vain. I need you to know that. Super, mega. No na to wychodzi, że my jesteśmy takim obserwatorem bardziej, nie? Takim przekaźnikiem, bo i tak się wydarza to, co ma. Ale my może w tej skali takiej mikro coś tam będziemy mogli zrobić. Z naszym przeznaczeniem. Have you met with everyone you wanted? When you're ready, head to the Satsuma base. Enough of that. Not the type to get sappy. I found a place that does good eel recently, though. Soft and plump, like you wouldn't believe, with just the right amount of sauce. Quite exquisite. I'll take you there. My treat. But first, we have work to do.
No i pięknie, dobra. Spoko chłop. No need to be so stiff. It's the difficult things that end up the most interesting. Never be so uptight, you can't enjoy the moment. Right then, let's go. Jest dobrze. Zobaczmy. This is no time for games or evasions. Let us be straight with each other. Naturally, I came with the same intention. So let us talk. First, the new administration's requests. Powiedział. Rzekłem. No ale wreszcie jakaś dobra muzyka też, nie? I sceneria. No, teraz jest ładnie. Powiem wam, że właśnie taki potencjał powinien w tej grze być. Dobra. To będzie ciężka walka. Kurde, wybuchło. Jeszcze atak? Kurde. Give it up. I will fight for a new day. Dobra, zmiana. Bliźnie miecza. Równo okalecza. Ładnie z góry. No, jestem w opałach. Dawaj strzał. Elo. No, chyba nie, co? I wanted to make a world where we could live together. Just let me die by your hand. Nie, męcz się. No, zabij bliźnie, czyli tu mamy taki wybór. Oszczędzam cię. Razem spalimy Japonię. You'll become just like the people we hated.
only goal in life was to create a nation where we could thrive. And you're telling me to just give up. Why not? It's a new dawn for Japan. It could be for you too. No, I wish to leave this land. I'll watch things unfold from some far-off place. Even if we are apart, still we are one. Separately, formidable. Together, unstoppable. Blade twins are forever tied together by the bonds of fate. Proszę Państwa, udało się. Bliźnie miecza. Nikt nie zginął. Wszyscy żyją. A tutaj historia potoczyła się chyba jednym torem, tam nie było żadnych innych opcji, więc tylko możemy przesądzić o losie naszej drugiej połówki, można powiedzieć, ale to trochę w inny sposób. Natomiast jeśli coś będzie jeszcze po napisach, to wam oczywiście to przedstawię, ale czas na podsumowanie. No, słyszeliście wiele głosów w tej serii. Moim zdaniem taki jeden podsumowujący to zdecydowanie zmarnowany potencjał, bo tutaj fajna jest ta historia, taka ogólnie, że to jest na podstawie takich prawdziwych wydarzeń. Niektórzy bohaterowie naprawdę ciekawi, ale większość no niestety taka miałka i trzeba przyznać, że poszli tutaj w ilość, a nie jakość, bo moim zdaniem zdecydowanie ta gra jest za długa, to po pierwsze. Mieliśmy chyba no, kilkudziesięciu bossów, nie? Jeśli takiego z paskiem można liczyć. Więc to później robiła się taka po prostu sieczka, idziemy na misję, tu rozmawiamy, znowu sieczka. I tak każdy schemat misji wyglądał bardzo podobnie. Zero rozmaicenia, czasami jakieś tam wielkie bitwy były, może wyróżniające się, super. Ale w ogólnym rozrachunku to było no, z 30 dobrych godzin, albo może nawet więcej. I praktycznie cały czas to samo wykonywaliśmy. Wiadomo, że aspekty tutaj Team Ninja w grach głównie opierają się na właśnie takiej rozgrywce. No ale tutaj zrobili grę, czystą grę akcji z fabułą, z otwartym światem, właśnie z bohaterami. No i te elementy, które dodali do tej walki, no niestety nie były na takim dobrym poziomie jak powinny być i też powinny być w takim produkcie premium, bo to jest, przypominam, gra za tam 340 czy 339 zł, więc najwyższy standard obecnie cenowy i trzeba to mniej więcej równać do takich gier jak na przykład God of War, Spider-Man czy innych tego typu, może jakieś nawet Souls-like'ów, Elden Ringi, to są nawet tańsze gry, więc no, powiem wam, że to nie jest gra klasy premium, pod względem na pewno otwartego świata jest dosyć nierówno. Graficznie jest bardzo słabo, bardzo, bardzo słabo niestety. No, już nie mówię o tych zawirowaniach takich fabularnych, gdzie przechodziliśmy z jednej strony na drugiej. Mi to się akurat nie podoba, jak już wybraliśmy sobie daną ścieżkę, no to nie powinniśmy być przejmowani przez drugą. Te właśnie strony konfliktu, jak już jest taka opcja w grach, no to mniej więcej powinno to być troszkę zarysowane bardziej. Wiadomo, nie na początku, bo też nie jesteśmy w stanie się określić, ale tam pod koniec, no to już absurdalnie to wyglądało. Ciężko też na te postacie spojrzeć tak, powiedzmy, bez przymrużenia oka, bo jednak
no te dialogi i ta cała otoczka tego, że my jesteśmy jakimś takim najemnikiem i on cały czas skacze z kwiatka na kwiatek, jest takim przekaźnikiem, no nie było to moim zdaniem ciekawe. I właśnie tutaj ten największy pies pogrzebany. Według mnie właśnie w takiej narracji, strukturze tych questów i że to jednak nie było na tak poważnie, jakby mogło być. Bo myślę, że tu by można zrobić taką poważną historię, żeby wczuć się w ten klimat, wczuć się tych bohaterów. A szczerze mówiąc, no dla mnie to czy ten zginął, czy ten, to tak było różnie, nie? To nie przejmowałem się tak za bardzo jak w grach z takiej najwyższej półki pod względem fabuły, czy właśnie świata i bohaterów. Także tutaj bardzo nieautentycznie to wyszło. Wszystko na jedno kopyto. Walka, która jest tutaj taką główną i najjaśniejszą częścią moim zdaniem, no to jest dobra, jest ciekawa, ale jak mamy takich samych przeciwników co chwilę, to ona staje się tak jednowymiarowa, później już praktycznie mamy jeden styl, cały czas gramy tym samym, żeby najlepsze rzeczy po prostu mieć ulepszone i cały czas tym cisnąć do końca. Także tutaj jest to fajnie zręcznościowe, nie jest jakoś bardzo trudne na takim średnim poziomie, natomiast no, brakuje jakiegoś urozmaicenia i to jest moim zdaniem problem. Jak mamy na przykład w takich Souls-like'ach, zobaczcie jakie tam różnice są na przykład w bossach, nie? Jednego bossa mamy jakiegoś gigantycznego, zupełnie inna lokacja i później przechodzimy do innego zupełnie biomu, coś na zupełnie innym levelu, poziomie artystycznie, tematycznie, pod względem nawet rozgrywki, no tam się bardzo dużo różni, a tutaj każdy boss był bardzo, bardzo podobny, walczyło się tak samo, więc no tutaj bardzo szkoda. Jeśli chcieli zrobić w takim tonie grę, po pierwsze bez otwartego świata, bo to totalnie bez sensu, no i po drugie to musi być krótsze, bo tutaj po 5 godzinach to już wszystko żeśmy odkryli, więc no niestety, tu niestety. Jeśli nie było zróżnicowania, to gra jest za długa. Może być nawet gra na 300 godzin, ale jeśli w 290 będzie zaskakiwać, a tutaj no niestety ona później już praktycznie w ogóle nie zaskakiwała, tylko czy ktoś zginie, czy nie i tak, no wiecie, jest dosyć kiepsko. Także ogólnie podsumowując, no największy problem to też grafika, bo grafika to jest, ja nie wiem, no PS4, ale takie początki, nawet nie początki, bo najwyższe gry premium z PS4 wyglądają lepiej niż oczywiście ta produkcja, nie? Więc to nawet nie wiem, czy to jest PS3. The Last of Us, taka jedna z ładniejszych gier na PS3, a to, nie? No to jest podobny poziom, tylko nawet tu jest mniej cieniowania, tylko że jest ta wyższa rozdzielczość, ale no powiedzmy, że te postaci to wyglądają bardzo słabo. Animacje bardzo kiepskie, tylko w tej walce to się broni, ale w fabule, przy postaciach, przy tych takich gestach, no to ja nie wiem, co tu się odbyło w ogóle, nie? Że to jest w takiej cenie, a że to jest też no taka gra od Sony promowana, a to w ogóle nie jest w takim stylu. To mniej więcej jest taki double A, nie? Double A po prostu z dobrą walką. Więc bardzo, bardzo niewykorzystany potencjał. Jeśli ktoś widzi, że to jest ex Sony, no to ma oczywiście przed oczami w tym klimacie Ghost of Tsushima, a tutaj nie ma co porównywać, nie ma co w ogóle zbierać. Tylko walka się tutaj broni, reszta jest na takim poziomie, tu jest Ghost, nie? Walka jest, powiedzmy, bo tam też no, bardziej mi się podobała, była taka może, tu jest taka bardzo szybka, ale ona jest na jedno kopyto. Tam troszkę bardziej było rozmaicenia, tak mi się wydaje, chociaż mogę mieć złudne wrażenie, ale no bardzo dobrze wspominam, więc może dlatego. Ale powiedzmy, że walka na tym samym poziomie, ale reszta jest no 10 leveli niżej, nie? I to jest główny problem. A pod koniec już nie dało się tego brać na poważnie. No te dialogi takie, no wszystko to sztywne. Wiadomo, że 20 lat temu tak wyglądały najładniejsze gry, ale teraz świat się zmienił i oczekujemy za 340 zł, no to naprawdę jakości bardzo, bardzo wysokiej. A tak na marginesie, moim zdaniem, w takim standardzie, no to maksymalnie, nie wiem, z 5 gier na rok się nadaje. Reszta to jest w zupełnie innym nurcie i powinny albo kosztować mniej, albo w ogóle nawet tego nie nazywać AAA, bo
Powiem wam, że jakość niektórych gier właśnie w takich cenach to tak spadła, że to jest szok. To jest naprawdę szok. Już nie mówię o jakiejś optymalizacji, ale w ogóle o takiej jakości i całości produkcji. Także Ronin, totalny średniak. Niestety, tutaj myślę, że takie jeszcze może właśnie historyczne, powiedzmy, plusy można zaliczyć, że jest to jakaś ciekawa opowieść do sprawdzenia później historii, tak jak jest to w Assassinie, i to nawet mi się też przydarzyło, że sprawdzałem, co tam się działo i można się zainteresować, jeśli ktoś nie zna właśnie tego okresu. I to jest fajne niekiedy w grach, że to jest w jakichś ramach osadzone. Także dla mnie spoko, ale właśnie już jakość produkcji i wykonanie, no niestety, na niestety. Także jeśli coś jeszcze będzie, wam przedstawię. A tak to widzimy się w No Rest for the Wicked 18. Dodatek do finala pewnie będzie, jak skończę Rebirth. No, nawet nie ma co tutaj porównywać, nie, tak a propos. Rebirth, a taki Ronin, no to jest z 20 klas przepaści między tymi grami w tej samej cenie, nie? Więc no niestety, no niestety jest daleko do dobroci, zwłaszcza tak fabularnie i od strony światotwórstwa, struktury, questów, otwartego świata, który w ogóle nic nie robiłem, bo to beznadziejne, beznadziejne, totalnie taki, taka Yubi gra, która nic praktycznie nie wprowadza nowego, więc takie odhaczanie różnych rzeczy na mapie, żeby tylko odhaczyć. No, wiadomo, że rozwijamy postać, ale to jest już tak nużące, że dla mnie akurat to nie ma sensu. Natomiast właśnie porównując do takich najlepszych gier, no w tym roku dla mnie Rebirth totalnie pozamiatało. Jeszcze tam końcówka mi została, jakieś 10, pewnie 15 godzin, ale no nawet nie ma co porównywać. Także wielkie dzięki za oglądanie. Ja wam się staram właśnie przedstawić te gry, ale niekiedy się zdarzą takie słabsze, chociaż wydają się, że będą ciekawe. To na dłuższą metę tutaj też, no trzeba przyznać, że to nie jest taka najwyższa klasa. Także dzięki za oglądanie. No Rest for the Wicked, później Stellar Blade, a w międzyczasie właśnie Final 16 z dodatkiem, a później będziemy mieli już Hellblade'a, także troszkę tych premier jest. Dalej oczywiście Elden Ring z dodatkiem i tam już zobaczycie, jaka klasa w Elden Ringu, jeśli chodzi o gameplay. Moim zdaniem nadal niedościgniony. No to jest format od From Software, zwłaszcza Sekiro, moje ulubione. Może Sekiro też sobie przypomnimy. Jestem ciekawy tego Wukonga. W sierpniu oczywiście też zagramy, więc takich Souls-like'ów w tym roku tak czy tak troszkę będzie. Nie przedłużam, dzięki wielkie. Jeśli coś będzie, to zobaczycie, ale ja już się odmeldowuję. Bardzo dziękuję za oglądanie, wspieranie kanału. Do zobaczenia, hej, hej, hej. The age of the samurai draws to a close. But the samurai spirit lives on, and new horizons await. Following the talks between Kaishukatsu and Takamori Saigo, the shogunate forces surrender Edo Castle. With that, those who dreamed of a new dawn for Japan succeed in avoiding full-blown war in Edo, saving countless lives. You look tired.
Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Do zobaczenia!